Centrum Kultury STD w Gnieźnie było przez blisko tydzień miejscem składowania darów przynoszonych przez gnieźnian. Pomoc ma trafić i na front, i do uchodźców, którzy osiedli w naszym mieście. Darów przyjechało mnóstwo, sami byśmy nie dali rady ich posegregować, popakować tak ładnie, żeby one były łatwe do załadowania na ciężarówkę. Bardzo pomogli nam harcerze z 44 skrzemienia, pomogli nam bardzo uczniowie szkół mundurowych, byli niezastąpieni, uczniowie z 1 LO, uczniowie z 2 LO, publiczna biblioteka pedagogiczna w Gnieźnie, no i bardzo się cieszymy, dziewczyny z grupy fitness, którą prowadzi u nas pani Monika, to nieoceniona pomoc, wielkie serce i no, oprócz tego też pracownicy STD, właściwie cały dzień wszyscy tutaj biegaliśmy, sortowaliśmy, ale wiemy, że warto, wiemy, że to jest potrzebne. Zbiórka trwała od poniedziałku do środy i były osoby, ja w tej chwili nie chcę ich wymieniać z nazwiska, ale były osoby, które wzięły urlop, nie poszły do pracy i były tutaj od samego rana do samego wieczora, a było kilka osób, które przechodziły, wiadomo, w godzinach tam po dwie, każdy przechodził na tak długo, na ile mógł, więc nie sposób jest w tej chwili powiedzieć, ile osób. No, być może za chwileczkę się zajmiemy tą statystyką, ale nie w tym rzecz. Pakowaliśmy rzeczy w kartony i to było po kilkanaście, kilkadziesiąt kartonów, zależy czego. Bardzo dużo środków opatrunkowych, bo środki opatrunkowe były najważniejsze. Mówiliśmy, że bardzo ważne są gazy, bandaże, stazy, te opaski zaciskowe. To wszystko pojechało dwoma transportami. Pierwszy transport pojechał w poniedziałek i wiemy, że on trafił na Ukrainę. Drugi transport, taka dosyć duża ciężarówka, pojechała wczoraj pełna właśnie materiałów opatrunkowych, pełna powerbanków, bo tam bardzo jest potrzebny, potrzebna jest w tej chwili, żeby były naładowane baterii, latarek, świec, ale też żywności wysokoenergetycznej, chodzi o baton, czekoladę i koce też są ważne. Nie tak bardzo potrzebujemy dla tych walczących w Ukrainie odzieży. Dobrodzieje, którzy przynosili dary, bardzo dużo przynosili właśnie odzieży, między innymi dziecięcej, pieluch. To są rzeczy, które nie pojadą na Ukrainę, to są rzeczy, które zostaną przekazane do punktu pomocowego. U nas to będą te rzeczy przeznaczone dla uchodźców i tutaj oni też nie zostaną bez pomocy. Natomiast cały ten proces sortowania odbywał się u nas. Jeszcze pojedzie jeden transport, jeden jeszcze pojedzie na Ukrainę, to co wyślemy, to właśnie takie rzeczy najpilniejsze, a reszta, wszystko to co zostanie tutaj, to do punktu pomocowego. My tutaj przede wszystkim przyjmujemy dary od ludzi, którzy po prostu sami z własnej woli chcą pomóc. Sortujemy je i część rzeczy trafia do Ukraińców, którzy już zostali osiedleni na terenie Gniezna. Część rzeczy trafia na front, gdzie te rzeczy są później przepakowywane i dostarczane żołnierzom i generalnie Ukraińcom, którzy po prostu do tej pory nie udało im się wydostać z granic. Nie? Co najczęściej gnieźnianie przekazują tutaj do STD? W dużej ilości przychodzą do nas pampersy, bardzo dużo jest jedzenia typu konserwy, co jeszcze, rzeczy typu medyczne, jakieś lekarstwa, ojejku, co tam by jeszcze wymieniać. Bardzo dużo też dostajemy skarpet, bo w ogóle na to jest też ogromne zapotrzebowanie. No i myślę, że koce i śpiwory też tutaj w bardzo dużej ilości przychodzą do nas. Teraz mamy taki czas, kiedy najbardziej potrzebna jest właśnie nasza pomoc, kiedy musimy się zjednoczyć, kiedy musimy stoczyć tu naszą własną prywatną walkę. No i dlatego pomagam. Każdego praca polega na czymś innym. Generalnie odbieramy towar od darczyńców, rozpakowujemy, dzielimy na poszczególne działy, że tak powiem. Jest osobno jedzenie, osobno żywność, środki higieny, tabletki, napoje, ale też różne dziwne rzeczy typu kosmetyki upiększające, kremy na odciski i tak dalej. No i po prostu pakujemy i zwozimy, odbieramy od darczyńców, pozyskujemy nowe, prosimy, błagamy, ale jest rewelacyjny odzew, że sama się nie spodziewałam, nie? Chcę tutaj z tego miejsca bardzo podziękować moim dziewczynom, które rewelacyjnie się włączyły, dają mi i towar i mają takie zaufanie, że dają nawet pieniądze i cały czas wszystko jest zakupowane i dowożone na miejsce. Starostwo powiatowe uruchomiło już nowy magazyn w Gnieźnie. Odtąd wszystkie dary przekazywane przez naszych mieszkańców będą trafiały do hali sportowej przy ulicy Sobieskiego.